dzień, w zasadzie jedna noc. Szybał pierdzielona akta lalania. Masakra. Latem te robale to mnie wykańczają. Zapowiada się nam kolejny piękny, cudowny wschód słońca. Wow. W willach, to co widzieliście przed chwilą, to właśnie skocznie narciarskie w willach. Chciałem wam powiedzieć właśnie, że no nie wiem jak inni, ale ja na przykład, mnie w tej pracy utrzymuje jedna rzecz bardzo, dlatego też zmieniłem firmę po raz pierwszy, potem po raz drugi. To też było jednym z powodów, bo ponieważ no ja jestem takim typem trochę, który lubi podróże. Lubię odwiedzać nowe miejsca, ciekawe i tak dalej. Wiadomo, nie wszędzie pojechałbym za kasę, ale ta praca umożliwia mi zobaczenie wielu naprawdę fajnych, ciekawych miejsc za darmo całkowicie. Ostatnio byłem w Drogheadzie, rozejrzałem się trochę po mieście i się okazało, że Drogheada niby miałem małe miasto, a też fajne. Parę fajnych budynków, jakiś tam stary mur czy coś takiego. Fajna sprawa, nie? No i do czego dążę? Dążę do tego, że za każdym razem jak jadę do nowego miejsca, tam gdzie jeszcze nie byłem, albo do miejsca, które mi się bardzo podobało, to mam taki przepełniony ekscytacją jestem. No i dzisiaj właśnie jest ten dzień, że jadę do nowego miejsca, w którym jeszcze nie byłem. I mało tego, że to jest miejsce, w którym jeszcze nie byłem, to jest nawet kraj, w którym jeszcze nie byłem. Więc cholernie jestem ciekaw, co, jak, gdzie i dlaczego. Ale to już niedługo, bo do granicy 17 km. I prawego pasa. Jak widzę słowiański język, to od razu mi lżej. Nienawidzę niemieckiego, naprawdę. Krajem, do którego miałem przyjechać. Jednym z dwóch. Bo jedną zrzutkę mam w Lublanie, czyli stolicy Słowenii. Tam właśnie zmierzam sobie. A drugą zrzutkę i trzecią zrzutkę mam w dwóch miejscowościach w okolicach Zagrzebia. Zagrzebia chyba się mówi. W Chorwacji, na Chorwacji. Także w tych stronach mnie jeszcze nie było. Fajnie tu. W ogóle nie sądziłem, że na Słowenii w Alpach są tak wysokie góry. Ja pierdykam. Kosmos. Nie pokażę wam na razie, bo drzewa są, no to wyjadę, to zobaczycie. Nie powiem, bo trochę mi się zaczyna spieszyć, ale stanąłem, żeby wam pokazać te widoki tutaj. Ja pierdykam. Patrzcie. Jest bajka. Po prostu niesamowity klimat. Jakbym miał czas, to tu widzę pięknego timelapsa, ale nie mam czasu. Nie przedłużając, pakuję dupę w auto, jedziemy dalej. Słuchajcie, zrzuciłem pierwszy towar w Lublanie, czy tak po polsku mówię. W tym słoweńsku to nie wiem. Teraz skręcić w lewo. Tak wiem.
I byłem, bo chciałem winietę wymienić roczną, ponieważ to szyba była wymieniana, nie wiem, czy wam wcześniej mówiłem, czy nie. Ale była taka kolejka za przeproszeniem, że zrezygnowałem bardzo szybko. Jechać tak, jak prowadzi droga przez 1 km. Dobre 2 godziny będę ostał, a... No landem pojadę najwyżej, godzinę dłużej będę jechał. Ale to i tak jest godzina, no w sumie... Nie no, godzinę szybciej. Także... No. Tyrkam landem, tym razem pod Zagrzeb do Chorwacji. Taka sytuacja, dzisiaj dwa nowe miejsca. Zajebiście. W ogóle ta Słowenia, wam powiem, że ja tutaj się czuję jak w domu, jak w Polsce. Nie wiem, czego to jest kwestia, ale niby to jest kraj daleko, no bo kurde, Włochy, Austria, tutaj Chorwacja, te okolice już, te prawie Bałkany. A jakoś tak, no nie wiem, czuję się tak jak w Czechach, w Słowacji, w Polsce. Normalnie czuć ten sam klimat, mniej więcej to samo zróżnicowanie samochodów jeździ. No wiadomo, że no Słowianie też, tak? No to ludzie też bardzo podobni. Nie różnią się bardzo od Polaków. I kurde, fajnie. Fajnie przyjechać na... No może nie drugi koniec. Widzieliście to? Może nie drugi koniec Europy, no ale... Jakby nie było, no kawałek od Polski. I czuć się jak w kraju. Zresztą sami popatrzcie, czy te ulice wam nie przypominają, no już nie wiem, no może ja za długo w Polsce nie byłem, ale mi to przypomina nasz normalnie kraj, nie? Ja się czuję jak w Polsce tutaj, autentyk. Może te chodniki wylewane asfaltem tak trochę nie zalatują Polską. Skręć w prawo. Ale tak samo łatane drogi. Teraz skręcić w prawo. Proszę, Polak w Słowenii. Proszę zawrócić, jeśli to możliwe. No i pojechał sobie. WPI to Piaseczno. Proszę zawrócić. Moje rejony, znaczy moje, możliwe. Moje firmy. Moja wbudowana nawigacja ma inną wizję na trasę. Ewidentnie. Już uciszyła, ale... Za 200 metrów skręcić w lewo. Dobra, żartowałem. No przynajmniej nie każe zawracać jak głupia. Przed chwilą słyszałem, proszę zawrócić. Jeszcze nie skończyła mówić zdania o zawracaniu, a już mówiła następne, nie? Weź się, cmoknij, nie powiem w co. Nawigacją. Jestem na końcu świata. Przynajmniej końcu Europy. Się okazuje, Chorwacja też nie jest w strefie Schengen, bo są kontrole na granicach. Czy kontrole, to tak, wiecie, pseudo-kontrole, tak jak na Anglii, no, czasami w rywko kogoś tam złapią. Mają kuny, nie euro. Przez inne przejście nie da się przejechać, jak przez to na autostradzie i zaraz za przejściem jest bramka, za którą trzeba zapłacić tam euro 62. Żadne inne karty nie chodzą, tylko karty bankowe. No ja pierdykam, co za kraj. Chciałem paliwówką jakąś zapłacić? Nie. Visa, Mastercard, bank card i koniec, nie? Dogadaj się z tymi Chorwatami. Ja pierdykam, co to za kraj jest w ogóle? Masakra. Ale nie wiem, no ja nad morze nie jadę niestety. Ja tu tylko do Zagrzebia i z powrotem. Z brzegu średnio mi się podoba. Nad morzem podobno bardzo ładnie w Chorwacji. Nie wiem. Nie byłem i pewnie nie dane mi będzie, żeby być. No ale to tak właśnie z takich ciekawostek a propos Chorwacji, przejść granicznych i tak dalej. Ja pierdykam, a teraz mnie gościu zapytał, ile to auto ma. I mówią, może poniżej 3,5 tony. I nie zapłaciłem 12 kunów, tylko 8.
euro 0,8, a tak euro 62, 60 centów, kurde, za frajer. Gościu twierdził, że powyżej 3,5 to nawet nie zapytał. Ci Chorwaci, ja pierdykam, co to jest za kraj w ogóle? Co tu się dzieje, jaka kolejka? Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale mam załadunki. Całą stertę załadunków, wszystko jedzie w jedno miejsce. Zebrać towar dla klienta do Anglii. Na dzień dobry, Neapol. 1000 kilometrów. Podejrzewam, że ujadę Słowenię, wjadę trochę we Włochy i pójdę spać, bo jestem padnięty jakiś taki dzisiaj. Witam ponownie w przekazie na żywo. Czy nie na żywo, no ale w przekazie. Bardzo fajne bułki mają tu w Słowenii. Taka jakby szynka w środku, zapiekany ser na to. Fajnie, lubię. Za 15:07, ja się przespałem 2 godziny. Bo mnie muliło. Pora jechać dalej. Kurna, najgorsze jest to, że nie zmieniłem tej winiety rano, bo była taka kolejka. Teraz całą Słowenię muszę znowu landem walić. Ja pierdykam, masakra. Dobre 2 godziny przez to straciłem. No ale spieszyłem się, żeby to rozładować. W takim parkingu zostałem. Fajnie, bo cień. Pomimo tych 30 na zewnątrz, jak schodziłem z tej kabiny, to szło się przespać. Doświetlę się trochę. Powiem wam, że naprawdę nie mogę się nadziwić, jak ta Słowenia przypomina mi Polskę. Nie wiem, może to tylko mi, no... Fakt, no jest górzysta. Na pewno Polska jest bardziej płaska. Ale no tak mi przypomina nasz kraj, że nie jestem w stanie nawet tego opisać. I architekturą, i w ogóle takim klimatem. No ludzie, no to wiadomo, też ta rasa słowiańska, tak można to ująć, mi się wydaje. Podobne rysy twarzy i tak dalej, więc to jest zrozumiałe akurat, ale mówię, no sama architektura, drogi i ogólnie wszystko, tak kurde, no ten no nasz kraj mi to przypomina. Ja może po prostu za dużo Europy zjeździłem, już mi się wszystko miesza. Nie wiem. W każdym razie mam jeszcze 26 km do stacji, bo się będę tankował przed wjazdem na Włochy. No i Neapol. Lecimy do Neapolu. Zobaczymy, kiedy zajadę, bo nie wiem, chciałbym sobie na rano zalecieć, ogarnąć, że mam 2 załadunki w Neapolu, ogarnąć to i na spokojnie sobie iść spać dopiero, chyba że mnie zmęczy wcześniej, no to pójdę spać, zajadę później, zobaczymy. Na tym się teraz nie będę rozkminiał, bo to wyjdzie wszystko w praniu. Tymczasem jeszcze ostatnie, że tak powiem, spojrzenia na Słowenię zostawiam wam. A, no i zapomniałem wspomnieć, jest godzina 21 już. Także późno dosyć stosunkowo. Może to jest związane z tym, że tak bardzo mi Polskę przypomina Słowenia, ale tutaj nawet te drogi takie połatane i lekko dziurawe mi nie przeszkadzają. Gdzie we Włoszech mnie szlak trafia, a tu jest spoko, nie?